Cześć, witam Was po dłuższej przerwie. Zaczynamy od kawy, standardowo. Dzisiaj wpadła kawka z palarni Momento Kamerun w profilu sensorycznym jabłko i migdały. Kawa jest od średnio do niższej kwasowości z przełamaniem słodyczy z migdałów. Jabłuszko jest wyczuwalne, no ale ta słodycz się pojawia. Coś nowego wziąłem na spróbowanie. Nie jest źle, podchodzi. Wasze zdrówko. Płyta, jaką dzisiaj wybrałem, jest to album Jimmy'ego Smitha. Jimmy Smith to był amerykański muzyk grający na organach Hammonda. Zaczynał w połowie lat 50. Dopracował się własnej odmiany, tak, tak zwanego mogłbym powiedzieć, przydomionego soul jazzu. Pro, proponuje Jimmy taką specyficzną, zrelaksowaną muzykę. Opartą na bluesie i jazzie. W swoich słowach mogę również powiedzieć, że album, jak na połowę lat 60., jest konkretny. Dźwięki, które, które wydostają się z instrumentu, na którym gra Jimmy, są wbijające się w głowę. Naprawdę, wbijają się te organy na na czaszkę. I od razu to siada. Oczywiście mi. Nie wiem jak inni, którzy. Słuchają jazzu, poznają muzykę z, z, w innym graniu, czy też może im to przypasować, ale dla mnie osobiście jest konkretne. Do tego partie gitarowe, czy też perkusja, która tak nieśmiało przygrywa w tle na tym albumie istna poezja dla uszu. Wystarczy tylko usiąść wygodnie z jakąś dobrą kawką i wsłuchiwać się w dzięki organów Hammonda. Taka odsłona jazzu również jest yy, warta, wa, warto przesłuchać i, i jest ciekawa. Jak się, jest ciekawy, jak się jest ciekawym nowych dźwięków i poznanie na przykład tego instrumentu, na którym grał Jimmy. I ogólnie tak w krótkich słowach Uważam, że może zachęciłem Was do sprawdzenia tego muzyka Jimiego i poznanie jego organów Hammonda, na których grał. To będzie tak na szybko dzisiaj. Znowu pewnie. Więc chodzi mi cały czas po głowie ten dłuższy materiał, taki bardziej, jaki bym chciał zrobić. No ale to cały czas mi chodzi po głowie. I postaram się go naprawdę zrobić. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dzięki, że ktoś w ogóle przykuwa uwagę do tego, co robię. Pozdrawiam. Cześć.